wracają niemal tak szybko, jak szybko jechali na trasie z Karpacza do Śnieżki. Oto pamiątkowe zdjęcie, minuta dla fotoreporterów. Na pewno. Dziękujemy serdecznie i teraz firma FOM Trans Skowar. Jest Kostrzycy dokładnie. Od razu mnie tutaj prezes poprawił, ale to dobrze, bo dał najwięcej pieniędzy. Ufundowała nagrody w kategorii orlików, a dlaczego państwo zaraz się przekonacie. Na miejscu trzecim w tej kategorii wiekowej ukończył rywalizację Grzegorz Lubieniec, Jelenia Góra. Na miejscu drugim przyjechał na Śnieżkę Marcin Przybyła, Cyklosport Bolesławiec. Natomiast kategorię orlików jako pierwszy ukończył Piotr Formicki, Lotto PZU, dlatego firma Form Trans Kostrzyca. Państwo już teraz wszystko wiecie, tajemnice. Atmosfera jest tak gorąca, że trzeba ją deszczem nieco ochłodzić. Przypomnę zatem Piotr Formicki, Marcin Przybyła, Grzegorz Lubieniec z Jeleniej Góry. Wszyscy są oczywiście ulubieńcami. Turystyczne z Karpacza jest fundatorem nagród dla najlepszych kolarzy w grupie Masters 1. Tam na miejscu trzecim rywalizację tę ukończył Karol Siarka z LKS-u Ogniwo Dzierżoniów. Panie Karolu, zapraszamy na podium, a obok pana stanie Michał Dymianowicz z Nachodu, natomiast na najwyższym podium konkurencję tę ukończył Sławomir Kulej, Jelenia Góra. Sławomir Kulej, Michał Dymianowicz i Karol Siarka, najlepsi mastersi pierwszej grupy, która jeździ i to jeździ znakomicie. Dziękujemy serdecznie i teraz nagrody ufundowane przez pensjonat Paradis. Dla tych panów, którzy nie startowali w grupie młodzików, juniorów młodszych, juniorów, orlików, Mastersów 1, ale startowali w grupie Masters 2. Na miejscu trzecim konkurencję tę ukończył Grzegorz Fajkowski z Wrocławia. Zapraszamy. A obok niego będzie Krzysztof Filipiak z Karpacza. Natomiast kategorię Masters 2 wygrał Mirosław Sokołowski z Karpacza. Zapraszamy panów na podium. Mirosław Sokołowski, Krzysztof Filipiak i Grzegorz Fajkowski. A oto nagrody i dyplomy, a także informacje o wynikach kategorii, która nosi nazwę Elita Seniora. To po prostu inna nazwa kategorii Open. I tam na miejscu trzecim dzisiejszy wyścig ukończył Albert Fock z Kalisza. Zapraszamy, Albert Fock z Kalisza. Na miejscu drugim przyjechał Piotr Formicki, Lotto PZU. Natomiast wygrał Wena Hornych, Cyklomas, Hradec Królowej Czechy. Uzyskał czas 54 minuty i 44 sekundy. Był to najlepszy tegoroczny wynik w wyścigu z Karpacza na Śnieżkę.
W związku z czym nagrodę tę, którą wręczy przewodniczący Komisji Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Karpaczu, pan Robert Szczepaniak. Jest to specjalny puchar dla tego zawodnika, który uzyskał najlepszy czas. Przypomnę, 54 minuty i 44 sekundy. Choć rekordu nie pobił, bowiem rekord należy do tego, który stoi na drugim miejscu. Piotr Formicki, który o 11 sekund w roku ubiegłym szybciej przejechał z Karpacza do Śnieżki, ale podobno Śnieżka była nawet wtedy o 30 centymetrów wyższa. Dziękujemy wszystkim zawodnikom, dziękujemy uczestnikom, dziękujemy organizatorom, dziękujemy sponsorom, dziękujemy licznej widowni, dziękujemy Państwu, dziękujemy za miłą atmosferę. My jeszcze z tym wyścigiem się nie rozstajemy. Zapraszam Państwa dziś o godzinie 18:05 do audycji redakcji sportowej Polskiego Radia Wrocław, gdzie nadamy relację dźwiękową z dzisiejszej rywalizacji. Państwu życząc miłej, spokojnej i owocnej nocy, żegna się z Państwem Janusz Rodziewicz, redakcja sportowa Polskiego Radia Wrocław. Do zobaczenia. Macie wszyscy puchary? Ale do mojego roweru lepiej pasuje z czym? Nie, Mateusz pierwsze. Ewa pierwsze, ja Piotrek drugi, a trzeci. Tutaj muszę stanąć, kurczę. O kurde. Pokaż. Dyplom musiałam schować, bo się rozmywał. Mateusz pierwsze. 2004. Jezu, jakie duże rękawice. 2004. To chyba będą moje. Pokaż, pokaż puchar, przeczytamy, co na pucharku pisze. Czekaj, czekaj. Dwa pierwsze. Miejsce po to przygodę. Drugie i trzecie. Tak jest. No i ładnie. Kończymy. Jedziemy. Za chwilę wystartuje kategoria młodzik. Jestem na pierwszym rozjeździe. Tutaj jest mijanka. 600 metrów. Za startem. Odcinek trasy, prosta, jest około 400 metrów, skręt prawo. Zachmurzenie umiarkowane, ciepło. Trasa sucha, byłem 1/3 trasy sobie przeszłem, później będę lustrował. W toku realizacji pewne inne odcinki. Wystartuje w pierwszej kolejności kategoria młodzik. Jest już Andrzej. Ilustruje trasę. Zaraz jadą? Zaraz jadą, właśnie jadą na trasę. Ale kto? Lewka i Mateusz. Dziękuję. Oczekuję na przyjazd zawodników. No, tu jest masy jagód. Tylko wolno jeść. Po umyciu, bo jakiś pasożyt jest. Tu mi Andrzej poinformował. No, oczekuję na przyjazd zawodników. Mamy tutaj podjazd długości około 25 metrów z nachyleniem końcowym 25%. Jest to tak 1,5 kilometra za startem. Lada chwila zjawią się zawodnicy w trzech kategoriach. Żak, młodzik i panie. Za 6 km, tak, są pierwsi zawodnicy. Mamy pierwszych zawodników. Szasy. No jest jednak. Kurde! Co? Oni za nim idzie! I tam woda. Jedź! Jedno kółko Żacy mają. 6 kilometrów. Jedna z pań. Numer 50. I zjazd. Oczekuję na przyjazd kategorii młodzik. No już chyba tam nie jest jakiś
delikatne jagody. Oczekuję na przyjazd kategorii młodzik. No jest godzina 12:30. Jestem 1500 metrów za startem. Od startu lada chwila i będzie kategoria młodzik, młodziczki, panie mają do pokonania, do przejechania trzy okrążenia, trzy rundy po 6 prawie kilometrów. No, dystans dosyć ciekawy tutaj z topografii terenu, 1,5 kilometra. No dosyć, dwa takie podjazdy, jeden zjazd. Dalszej trasy nie znam. W obecnej chwili jest bardzo ciepło. Tu jestem na wzniesieniu i taki czuję oddech ciężkiego powietrza. Ale świeżego powietrza. No, mamy Andrzeja tutaj, 1,5 kilometra za startem. Już chwila, lada chwila. Już się zjawi kategoria junior młodszy. Dzień dobry. Może być na filmie, że i zaraz, lada chwila, no już jedna kropla deszczu. No nie widzę, tu są przelotne opady. Przelotne opady. Mamy informację tutaj. Już kategoria młodzik wystartowała. I jeszcze jakie kategorie? Dziewczęta i panie. To jest taka połączona kategoria. I wszyscy mają trzy rundy. Dziękuję. I oby kobiety nie wygrały. No nie ma Marty Sułek, więc tym razem mogą wygrać. No ale będzie piękna rywalizacja, myślę. Dziękuję. Andrzej tu już z niecierpliwością czeka. Numer 63. Jest, proszę Państwa, mamy dwóch zawodników kategorii młodzik. Tak, jest mój wnuczek Mateusz, dwójeczkarz, numer 6. No to jest blisko, trzeci. Świetnie, tu Mateusz troszeczkę odparł. Następni. Tak, niektórzy z zawodników podbiegają. No jest to pierwsza runda. No i tu już mamy właśnie taki troszeczkę za wysoko weszłem. Tu kolega spóźnił trochę. Teraz ja sobie tak przejdę trochę bliżej. Lewa. Lewa. Jedna z młodziczek. I jeszcze jedna. Jeszcze zawodnicy na trasie. Numer 12. I tak przeszła nam kategoria. Młodzik, panie Ewa, też uczestniczy na wyścigu. I tak, jeszcze 4 km i będą mieli koniec pierwszej rundy. Wodniczka numer 45, pierwsza runda. Idę pod prąd, jest zjazd dosyć taki. Tak to wygląda. Oczekuję na przyjazd zawodników na drugą rundę. Z drugiej strony mamy podjazd. O nachyleniu tu jest 8% i tu jest 7 i do końca mamy gdzieś 100 metrów tego podjazdu. A czerwona, numer 5, tu mamy informację przez radiotelefon. Druga runda. Jedynka i trójka. Tu słyszymy przez radio.
23 słyszymy tutaj, że linię mety na rundę. Oczekujemy właśnie tu z panem sędzią. Jesteśmy na trasie gdzieś kilometr ponad od startu. Czwarta pani 29, piąta 19. A nie w kupie. Tak, panie, mamy tutaj informację. Jest, mamy druga runda. Dwóch zawodników, no numer 6 i numer 7. Mateusz, no i pięknie tu idą. To jest zjazd. Powitaliśmy tu dwóch zawodników kategorii młodzik. Druga runda. 150 metrów. 150 metrów są w przodzie. Tu jest trzeci zawodnik w kategorii młodzik. Druga runda. Trzeci i czwarty. To jest ścisły czub wyścigu. Czwórka zawodników nam już wjechała na drugą rundę. Piotr Noga jako piąty w Open dzisiaj. W swojej kategorii młodzik jako piąty. Dłuższa przerwa jest między kategorią młodzik, numer 11. Tu właśnie będzie pokonywał ten podjazd. I tu mamy już pierwszą z pań. Tak, jest z młodziczkami. Poprze poza kat. Następny zawodnik. I rujeczka nam tu wjeżdża. I druga z pań. Jest. Druga z pań. Ma stratę około 150 metrów straty na Żewuniu. Do trzeciej. Jako trzecia, przepraszam. I następne panie, no tu jest blisko. Czekuję na przyjazd na trzecią rundę, tu mamy prosty odcinek. Tu mamy numer 20, zawodniczka na trasie, druga runda. Tu nie można pomylić, jest zabezpieczona trasa. Jeszcze jeden z młodzików na drugą rundę. Idę pod prąd. Zawodniczka na drugiej rundzie, bo tam jest taka grawa mijanka. Oczekuję na przyjazd zawodników na trzecią rundę. Na mijance mamy piach. No tu zawodnicy niektórzy wjeżdżają, bo tu jest rozdzielona trasa. Oczekuję na przyjazd zawodników na trzecią rundę. I zawodnik na drugą rundę, numerem 12. Jeszcze jedna z pań, drugą rundę. Tak, mamy trójkę zawodników. Trzecia runda. Początek, prawie 6000 metrów do mety. Trzech zawodników. Trzech zawodników. Dłuższa przerwa, numer jeden zawodnik. Tu jednak mamy już dwójkę prowadzącą. Jeszcze mają ponad 3,5 km do mety. Dwójka prowadząca. Kolega jest troszeczkę stracił. Jako trzeci. Jednego z zawodników. I jedna z pań łączyła się tu w jazdę z młodzikami.
następni młodzicy. Na trzecią rundę, prawie 6 km do mety. Tu jest Mateusz. Na takiej agrawetce. Tu jest druga z pań. Jeden z młodzików na trzecią rundę. I dwie panie.